Agnieszka Włodarczyk zdecydowała się otworzyć przed swoimi fanami. W mediach społecznościowych opublikowała niezmiernie ważny post. Aktorka wypowiedziała się w nim o depresji. Wpis dotyczył rzeczywistości instagramowej celebrytów, gdzie, jak określiła, im gorzej w sercu, tym więcej uśmiechu na zdjęciach. Swoim wpisem wywołała istną lawinę komentarzy. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości. Agnieszka Włodarczyk zamieściła w mediach społecznościowych wpis, którym wywołała lawinę komentarzy wśród jej obserwatorów. Aktorka, która razem z triathlonistą Robertem Karasiem wychowuje półtorarocznego syna Milana, niejednokrotnie wywoływała burzę w sieci swoim niekoloryzowanym podejściem do życia i macierzyństwa. Tym razem postanowiła odnieść się do ideałów, które są prezentowane przez wielu celebrytów na Instagramie. Wpis Agnieszki Włodarczyk o depresji, która kryje się za uśmiechniętymi zdjęciami gwiazd mediów społecznościowych, spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony jej obserwatorów. Znacie te piękne konta ze zdjęciami jak z bajki? Dziewczyny ubrane w markowe ciuchy, w pełnym makijażu, zawsze nienagannie wypracowanym. Kadry z najpiękniejszych zakątków świata, a treści pod postami sprzedające rady, jak być szczęśliwym. Myślimy sobie, ona to ma dobrze. Czyżby? Pisze aktorka. Zdaniem Agnieszki wiele osób, które są znane w mediach społecznościowych ze swojego wręcz usłanego różami życia, pełnego miłości, uśmiechu i drogich wycieczek, w rzeczywistości zmagają się z depresją i innymi problemami. Często za tym uśmiechem stoi brak poczucia własnej wartości, smutek, samotność czy strach. Często to próba przykrycia różowym pudrem swojej depresji. Znam wiele takich przypadków, a potem płacz, terapię, leki i myśli, jak zakończyć swoje życie. Dodaje Agnieszka Włodarczyk i apeluje, aby nie próbować przypodobać się wszystkim i bać się okazywać słabość. Pamiętaj, że w razie problemów i tak nie ma przy tobie tych, na których zdaniu ci zależało, zaznacza mądrze. Bardzo mądry i ważny post, Agnieszko. Ja osobiście znam osobę, która ma depresję od lat, a jest cały czas uśmiechnięta i non-stop żartuje. Zgadzam się w pełni i dziękuję ci za ten wpis. Ja sama często łapię się na tym, że po ludzku zazdroszczę. Dziękuję za ten post. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości.